Włodzimierz Nowak był aktorem teatralnym, ale też i filmowym. Związek Artystów Scen Polskich poinformował o jego śmierci 16 marca. Włodzimierz Nowak urodził się w Łodzi i też w tym mieście ukończył studia aktorskie. W 1965 roku debiutował w teatrze. Współpracował między innymi z Teatrem Komedia w Warszawie oraz Teatrem Kwadrat. Był aktorem głównie teatralnym, jednak przed laty zagrał w kilku kultowych produkcjach. W filmach grywał role epizodyczne, bo to teatrowi poświęcił życie. Widzowie mogą go pamiętać z takich produkcji jak Zmiennicy, Miś, Stawiam na Tolka Banana czy Doktor Judym. To właśnie w Misiu zagrał w słynnej scenie, która zapadła w pamięć wielu Polakom. Wcielił się wówczas w recytatora podczas ceremonii rozdawania paszportów. Ostatni raz na ekranie pojawił się 30 lat temu w Polowaniu na Lisa. Jego żoną była również aktorka Halina Kowalska. Przyczyny śmierci nie zostały ujawnione.